nadal bardzo poważna, choć jak twierdzi dyrektor domu Barbara Burba, opanowana jest sytuacja w Suwalskim Domu Pomocy Społecznej Kalina. Pierwsze zakażenie wykryto tam w pierwszych dniach listopada. Osoba zamieszkująca w DPS-ie trafiła do szpitala i to tam wykryto zakażenie. Po zawiadomieniu dyrekcji Kaliny natychmiast zapadła decyzja o poddaniu testom wszystkich podopiecznych oraz personelu. Kolejne dni przyniosły złe wiadomości. Ogółem w Kalinie wykryto 135 zakażeń wśród podopiecznych i 19 wśród personelu. Niestety, 3 osoby w zaawansowanym wieku i z poważnymi chorobami współistniejącymi zmarły. Sytuacja jest naprawdę opanowana. Większość zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo, łagodnie, informuje dyrektor domu. Pierwsze osoby, które były diagnozowane 5 listopada i już jutro staną się ozdrowieńcami. Szefowa Kaliny jest dobrej myśli. W jej ocenie do końca tygodnia sytuacja znacząco się poprawi. W Kalinie nie ma jasności co do źródła zakażenia. Domyślamy się, że być może ktoś z pracowników, no niemniej jednak w tym momencie, kiedy wykryto pierwsze źródło zakażenia, u nas przebywały tylko 4 osoby na kwarantannie. Mieszkańcy są odizolowani. Naprawdę nie chcę dochodzić i nie chcę, przynajmniej nie w tym momencie, szukać osób winnych, czy tego pacjenta zero. Trudno mi jest naprawdę na ten temat cokolwiek powiedzieć. Na dziś pod opieką szpitala jest 4 mieszkańców domu. Podopieczni Kaliny, u których nie wykryto zakażenia, zostali odizolowani od zakażonych. Barbara Burba zapewnia, że w grupie, która na ten moment nie uległa zakażeniu, testy będą powtarzane, by nie doszło do przeoczenia potencjalnie możliwego zagrożenia. I jeszcze przed piątkowym ujawnieniem sytuacji w Kalinie z pomocą ruszył ratusz, który zapewnił środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia personelu pracującego w dodatkowym czasie i przy zakażonych pensjonariuszach. Każda z tych osób dostanie 50% dodatek do wynagrodzenia. Z 19 zakażonych pracowników DPS-u 5 wróciło już do zdrowia.